Cześć, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj odzywam się do Was z takiej troszkę innej perspektywy niż zwykle, ponieważ zobaczcie, jaka natura jest tutaj ze mną. Jesteśmy na działce i po prostu stwierdziłam, że nagram dzisiaj ten film, bo wydaje mi się, że jest to dobry moment, więc wybaczcie za jakieś odgłosy takie, bardziej jakieś ptaki czy coś, ale wiecie, no taka natura, ale wydaje mi się, że fajnie, taka odskocznia i tak wiosennie bardzo. Nagrałam przed chwilą też inny film właśnie i teraz ustawiłam inaczej się i jest lepiej, bo nie jestem prześwietlona tak bardzo, trochę jestem, więc wybaczcie też, jeżeli wiecie, słońce będzie jakoś zachodziło bardziej ten... No ja się staram, żeby to było jak najlepiej, ale naprawdę nie byłam w stanie już inaczej tego ustawić, bo naprawdę ciężko jest tak w naturalnym takim środowisku coś tutaj poogarniać. No i nie wiem, który film zobaczycie jako pierwszy, no ale... Dobra, przejdźmy do tematu, słuchajcie. Nie wiem, od czego mam zacząć. Nie, jest to tak dla mnie trudne, żeby Wam to wszystko tutaj powiedzieć, ale chciałam to bardzo zebrać w jednym miejscu, w jednym filmie. Otóż, Jezu, błagam Was, skupcie się dobrze na tym, co ja Wam teraz powiem. Bo tak, od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, może nawet pół roku, nie wiem, nie jestem w stanie dobrze tego nawet oszacować, było to tak, że była taka sytuacja, o której ja Wam po prostu nie mówiłam, ale cały czas Wam mówiłam, że jest taka sytuacja, która być może się wydarzy, może się nie wydarzy i nie chcę zapeszać i nie powiedziałam Wam o tym. Nie ze względu na to, że chciałam trzymać jakąś tajemnicę, tylko ze względu na to, że nie wiedziałam, czy to się na pewno wydarzy. I gdyby się nie wydarzyło, to by było takie trochę zapeszenie, takie trochę zrobienie bez sensu, takiego wow i w ogóle. Nie chciałam czegoś takiego, nie chciałam też czekać do ostatniej chwili i stwierdziłam, że po prostu muszę poczekać na dobry moment, aby móc Wam to powiedzieć. Niemniej jednak jest to sytuacja, która bardzo, i Wy to wiecie, bo ja to mówiłam, zmieni moje życie, życie też mojej rodziny generalnie o 180 stopni, a tak nawet jeszcze więcej. Jak to się nie powinno mówić, ale 360, ale to zmieni, naprawdę. Jejku, że to jest moment, że ja Wam już to mówię, to jest wow. Ale dobra, zacznę może od początku. Mój tata generalnie pracuje na uniwersytecie i zajmuje się tam różnymi rzeczami. On naprawdę bardzo, bardzo wiele, ale generalnie naukowo pracuje. I prowadzi na przykład różne badania, takie... W różnych, ja nie znam się też na tych tematykach, więc nie chcę Wam tutaj mówić, ale tak na przykład religioznawstwo, coś takiego, takie rzeczy, jakieś badanie różnych kultur, więc tego typu. I no, na przykład też pisał książki takie naukowe i no generalnie różne takie rzeczy, wiecie, takie dla mnie trochę nie do pojęcia, ale no tego typu. Tak Wam chciałam mniej więcej przybliżyć, czym on się zajmuje. I kiedyś był dwa razy w Stanach. Badał właśnie na przykład shakerów, to są tacy ludzie, którzy tam działają, nie wiem nawet jak to wytłumaczyć, po prostu mają tam swoją kulturę, religię i tak dalej. No i był tam u nich i właśnie później też pisał jakieś, nie wiem, czy to książki, czy jakieś artykuły, nie wiem, na ten temat. I słuchajcie, złożył wniosek o wyjazd właśnie, żeby robić badania do Ameryki, tylko tym razem rodzinny. I była bardzo mała szansa, że oni to zatwierdzą, że przyznają to stypendium i umożliwią taki wyjazd naukowy dla całej rodziny, bo to jest po prostu takie stypendium, tak się składa akurat ten typ stypendium. On to złożył i słuchajcie, dostał to stypendium. I to jest w ogóle też takie ogromne gratulacje, dlatego że bardzo mało osób, ja nie pamiętam jaka to była skala, ale bardzo, bardzo mało osób z Polski to dostało. I to jest bardzo też takie duże, no bo to jest w formie takiego konkursu trochę, takie duże osiągnięcie, sam taki fakt przyznania tego. I, ale dobra, ja Wam teraz powiem, jak to generalnie wygląda. Tak, przeprowadzamy się do Stanów. Przeprowadzamy się do USA, słuchajcie, do Ameryki. Rozumiecie to? Ja już teraz się z tym oswoiłam, ale na początku to dla mnie wywołało takie emocje, że ja się praktycznie poryczałam. Przeprowadzamy się, słuchajcie, na rok. Rozumiecie? To nie jest tam, że dwa miesiące. To nie jest, że wyjazd turystyczny. To jest rok. To jest rok przeniesienia życia obecnego tam. Czy Wy to sobie w ogóle wyobrażacie? Bo ja nie jestem w stanie tego nadal pojąć. Wiecie kiedy? Wiecie kiedy? W te wakacje. To jest 4 miesiące? 3 miesiące? Nie wiem. I teraz tak, jeszcze zacznę od takich rzeczy organizacyjnych, rzeczywiście kiedy. Też nie, do końca nie wiedziałam, czy Wam to mam mówić, bo jeśli chodzi o obecną sytuację,
na świecie. Wiecie, o co mi chodzi. No, nie chcę tutaj mówić, bo po prostu YouTube różnie to później reaguje i tak dalej, ale każdy wie, jaka jest sytuacja. I ta cała instytucja, nie wiem, jak to nazwać, która ogarnia te stypendia, zapewniła, że te wyjazdy się odbędą. Natomiast nie wiadomo kiedy. Może być tak, że po prostu się przedłużą, jeżeli ta cała sytuacja będzie trwała jeszcze dłużej. Ale odbyć na pewno się odbędą. Dlatego stwierdziłam, że i tak Wam to powiem, bo każdy wie, jaka jest sytuacja. Każdego plany stoją na, no, pod znakiem zapytania w tym momencie przez sytuację, jaka jest na świecie. Czyli na przykład wyjazd na wakacje nad morze. No też nie wiecie, czy będziecie mogli pojechać, tak? Więc rozumiem, chodzi mi o to, że każdy rozumie, jaka jest sytuacja. I to, że to się przedłuży, to nie będzie jakby z naszej winy, czy z winy tego z samego stypendium, tylko z winy obecnej sytuacji. Więc stwierdziłam, że powiem Wam to, bo po prostu myślę, że każdy z Was już to akurat zrozumie, bo to nie jest tak, że jest to dla Was coś obcego, tylko jest to dla Was tak samo bliskie, jak i dla nas w tym momencie. Jezu, mi się aż trzęsie głos, bo ja naprawdę tak się stresuję, żeby Wam to powiedzieć, żeby Wam to wszystko wyjaśnić, żebyście Wy zrozumieli, o co mi dokładnie chodzi. My tam będziemy mieli normalne życie. Tata będzie pracował i on będzie pracował w Stanfordzie, czyli w San Francisco, to jest taki uniwersytet, bardzo zresztą wydaje mi się, że znany. I on będzie tam właśnie pracował, on ma tam stamtąd jakby zaproszenie. I tak, jedziemy do San Francisco, do Kalifornii. Będziemy tam mieszkali, nie wiadomo jeszcze, czy w samym San Francisco, czy będziemy mieszkali pod, jakby wiecie, w pobliżu. Dlatego, że to wszystko zależy od kosztów, bo tam generalnie są, w Kalifornii są bardzo duże koszty życia. Takiego, wiecie, mieszkania, same wynajęcie jakiegoś domu, czy mieszkania jest bardzo drogie. No i teraz zależy, no bo moglibyśmy mieszkać bliżej w San Francisco, ale bardzo dużo jakby za to płacić i no mieć mniejszy komfort tego życia niż mieszkać poza, ale załóżmy w domu większym, tak? Niż w jakimś malutkim mieszkaniu. Dla mnie, szczerze mówiąc, to nie ma znaczenia, ale to Wam zaraz powiem, dlaczego dla mnie to nie ma dużego znaczenia. I jeszcze jedna sprawa, język. O matko, język, ogarniacie to? Ja nie umiem tego angielskiego, ja nie umiem angielskiego. Ja umiem to, co jest w szkole, nawet mnie. Ja naprawdę nie jestem dobra z angielskiego. Ja nie ogarniam angielskiego i dla mnie coś takiego jest głównie taką masakrą, jeśli chodzi o ten angielski. I teraz sprawa, o którą zapytacie na pewno i o która była moją pierwszą myślą, jeśli chodzi o wyjazd z Ameryki. Jak rodzice nam to powiedzieli, bo oni na początku powiedzieli, że nie wiadomo, czy jeszcze w ogóle, że najprawdopodobniej tego nie dostaniemy, ale że no jest taka możliwość. To ja powiedziałam, pierwsze co powiedziałam, jeżeli króliki nie jadą, to ja też nie jadę. I to były moje pierwsze słowa, które im powiedziałam po tym. No i na początku króliki miałam zabrać. Szukałam wszystkich możliwości przewozu i tak dalej. I myślę, że ostatecznie jakoś by się to udało. Nie wiadomo jeszcze, czy byśmy lecieli z przysiadkami, czy nie. Może by się to i udało, ale doszłam do wniosku po... Nie wiem, może słuchajcie, teraz poryczę. Dla mnie są tak duże emocje. Nie wiem po jakim czasie, ale po jakimś czasie takim dłuższym doszłam do wniosku, że nie ma to sensu. Słuchajcie, jest to tak ciężkie, żeby zabrać króliki do Stanów, że Wy sobie tego nie wyobrażacie. Taka papierologia, to jeszcze jest do przejścia, ale ja nadal bym nie miała pewności, lecąc tam, czy oni mi nagle nie powiedzą, że one nie mogą polecieć, że one muszą zostać na lotnisku, że muszą zostać uśpione. Wiecie, jakie są różne sytuacje? Ja tak bym się bała, tak samo o powrót. Nigdy nie wiemy. Sam przelot, co jest dla nich ogromnym stresem, no umówmy się. Jak długi czas, tak długi strasznie czas tego właśnie tam przelotu. Ja bym nie mogła dla królików zabrać praktycznie żadnych rzeczy, bo my nie będziemy mieć bagaży takich przeprowadzkowych jakby. Będziemy mieć normalne bagaże, takie jak się leci na wakacje. Więc wyobraźcie sobie zabrać tam, nie wiem, kojec, paśnik, chociażby takie rzeczy. Nie mogłabym tego zabrać. Ja mogłabym zabrać torebeczkę siana, torebeczkę jakichś ziół na start. I to jest maks. Wszystko, co bym mogła pewnie im zabrać, jakiś może podkład higieniczny. To byłoby do ogarnięcia, bo tam jest wszystko bardzo łatwo kupić. Tam są takie markety, że w ogóle my sobie z tego sprawy nie zdajemy. Ale czy to by się udało? Nie wiem, czy to by się nie udało. Nie wiem, czy żaden z królików by nie przepłacił tego życiem takiej podróży. Mam na myśli tutaj głównie żulika, który po podróży z Bytomia do Łodzi, czy z Łodzi do Bytomia, bardzo często ma zatkania, które no, są bardzo poważne w jego przypadku. To ja jestem pewna, że ja po przylocie tam bym potrzebowała na start weterynarza, po prostu. I
tam zdobyć weterynarza, znaleźć weterynarza, kiedy nie znam tam nawet nikogo, nie mam żadnych znajomych, którzy mogliby mi, nie wiem, sprawdzić weterynarza, czy on jest okej pod kątem królików. Ja bym mogła przyjechać, trafić na tego weterynarza i mogłabym od razu stracić królika, rozumiecie to? Ja muszę myśleć w ten sposób, ja po prostu muszę myśleć w ten sposób, bo na początku nie myślałam w ten sposób, ale to ze względu na to, że był to dla mnie zbyt duży szok. Dopiero po jakimś czasie mogłam rzeczywiście pomyśleć realnie o tym wszystkim. Na pewno króliki by chorowały w tym czasie, no umówmy się, to jest rok, to są króliki, to są zwierzęta, które chorują praktycznie cały czas. I ja jadę tam i tak naprawdę nie wiem, czy ja tam trafię na kogoś dobrego, czy nie, czy on mi przypadkiem nie zabije królików. Słuchajcie, to są takie rzeczy, że naprawdę ja tego nie wiem. Poza tym tam też już nawet patrząc na koszty, wiecie, jakie są koszty weterynarzy? Boże, to jest jakaś masakra, to jest po prostu jakaś masakra. To ja nie wiem teraz, no, jak wam dokładnie powiedzieć te koszty, ale znam osobę, bo ja się, słuchajcie, orientowałam. Ja szukałam wszędzie, tyle czasu poświęciłam na szukanie zarówno przelotu, zarówno życia tam już. Szukałam nawet danych klinik weterynaryjnych. No tam, słuchajcie, babka trafiła z królikiem zatkanym właśnie i on mu podał 2 zastrzyki, tylko 2 zastrzyki. No to u nas taka usługa, no nie wiem ile, 100 maksymalnie. A tam zapłaciła za to, słuchajcie, $200. $200, czyli no 800 ponad złotych na polskie. No co za zatkanie, wyobraźcie sobie, jechać tam z 3 królikami. Po prostu bałabym się, że nie podołam finansowo. I właściwie no jest to pewne, żebym nie podołała. To nie jest tak, że ja bym się bała, że nie podołam. Ja bym po prostu nie podołała. I już sobie myślałam nawet, dobra, przed wyjazdem ogarnę im wszystkie badania takie na zapas. Ale to tak można powiedzieć, że na zapas, ale jak coś się zacznie dziać, to i tak trzeba to zrobić, tak? To nie jest tak, ale chodziło mi o takie okresowe badania, żeby to wszystko sobie zrobić wcześniej, żeby mieć po prostu taką chociażby na start spokojną głowę. No ale jest to strasznie ciężkie i byłoby to, wiecie co, po prostu zbyt bym się bała i no myślę, że mnie rozumiecie. Poza tym to jest też zmiana klimatu. Takie, no, króliki też to odczuwają. Króliki też to odczuwają i ja nie wiem, jakby moje to odczuły. Może jeden by odczuł okej, ale drugi już by odczuł to bardzo źle i byłabym potrzebna mu właśnie też pomoc. Czy jeszcze dochodzi kwestia tego, że nie wiemy, co my tam zastaniemy? Bo wiecie, jak to będzie? Że my tam najprawdopodobniej przyjedziemy i dopiero będziemy szukać mieszkania, bo, czy tam domu, bo, że teraz my sobie przez ogłoszenie znajdziemy, to nie znaczy, że ktoś tam nas ostro na przykład nie oszuka. I no jeszcze nie wiadomo, jak to będzie, ale może być na przykład tak, że tata pojedzie 2 tygodnie wcześniej i on znajdzie coś, ogarnie, samochód kupi, mieszkanie i tak dalej i dopiero my później dojedziemy na przykład z mamą w czwórkę. Albo może być tak, że rodzice na przykład sami pojadą, a później w trójkę same, rozumiecie to? To też by był hit ostry. No ale chodzi o to po prostu, że gdybyśmy pojechali w piątkę i mieli na przykład 2 tygodnie spędzić na początku w hotelu, to po prostu za dużo by to kasy wyszło, bo to mieszkanie w hotelu to jest bardzo przecież drogie za 5 osób, a 1 osoba, no to nie jest aż tak. Więc tak. I jeszcze co do królików. Doszłam do wniosku, że ja nie mogę też myśleć tak w 100% o sobie. Wiadomo, że tak przeanalizowałam to. Jakie dla królików są plusy jechania tam? Jakie? Bo ja nie widzę praktycznie żadnych. Może to, że żulik, bo on jedyny tak bardziej tęskni może za mną. Ale no wiadomo, każdy królik tam trochę kuma, kto jest jego właścicielem i tak dalej. Ale to nie jest aż w takim stopniu, żeby to było warte tego. Bo przeanalizowałam to po prostu, jak taki zwykły człowiek. I co? I doszłam do wniosku, że oprócz tego, czyli właściwie żadnych plusów nie ma, że one tam pojadą dla nich, bo dla mnie to jest duży plus, gdybym miała tam swoje kochane żuliczki, ale to jest jedyne to. I jest tyle minusów, które można napotkać dla nich, właściwie, które mogą, tak jak mówię, przypłacić życiem bardzo szybko. Czy jest to warte? Bo wydaje mi się, że nie. I tak powinien chyba postąpić każdy odpowiedzialny właściciel, bo to nie jest tak, że wiecie, ja mam walone moje króliki, nie chcę mi się ich zabierać, nie chcę mi się wchodzić w koszty, bo sam na przykład przelot to też są ogromne koszty, nie chcę mi się ogarniać tego wszystkiego. Nie, bo właśnie ja boję się najbardziej tego po prostu, że no coś im się może poważnego stać i tyle. No wydaje mi się, że jest to takie zrozumiałe. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, bo na początku sama, możliwe, że będziecie mieli sami na początku takie myśli, Boże, jak to możesz je zostawić? No przecież to niemożliwe. Ja miałam takie myśli przez pierwsze kilka miesięcy, kiedy jakby w ogóle o tym myślałam, więc rozumiem tutaj też Was, jeżeli w ten sposób na początku będziecie o tym myśleć, ale
zastanówcie się głębiej po prostu, bo ja dowiadywałam się strasznie długo. I no dopiero później jakoś tak wpadłam na taki pomysł, może nie nawet pomysł, tylko no pomyślałam trzeźwo i tyle o tym wszystkim. Więc jest to dla mnie w cholerę trudne, jest to dla mnie w cholerę trudne. I no możecie sobie zresztą wyobrażać. Teraz, co z żulikami? Oddasz żuliki! Nie, spokojnie, nie oddam ich tak na stałe, na pewno nie, w życiu. To bym chyba, nie wiem, prędzej właśnie nie pojechała czy coś, ale na pewno bym przez to nie oddała ich na stałe. Jednak tak, będzie to tak, że ja mam koleżankę Magdę. Jeżeli Magda oglądasz, to Cię pozdrawiam serdecznie. One trafią do Magdy, czyli do okienka Życia dla Królików i Gryzoni do fundacji na jakiś czas. Po prostu, no tam będą miały najlepsze warunki, żeby po prostu spędzić ten czas. I Magda przecież tam codziennie ogarnia no masę królików, tak, i ogólnie zwierzaków fundacyjnych i po prostu żuliki tam będą miały swoje lokum i tam sobie będą żyły przez ten czas. Wiem, że będą miały najlepszą opiekę, będą miały bardzo blisko do weterynarza, bo będą na Śląsku, czyli w razie czego też mają blisko i nie ma to problemu, żeby Magda też właśnie, załóżmy, biorąc zwierzaki fundacyjne, wzięła też ich. Totalnie nie mam żadnego takiego, nie boję się po prostu. Totalnie w ogóle się nie boję o to. Wiem, że będą w najlepszych rękach i wiem, że kurczę, w ogóle nie się nie boję. Nie mam żadnego takiego, że boję się ich zostawić, że wiecie, że ktoś na przykład nie podoła. Nie, bo ja wiem, że Magda zawsze podoła, jeśli o to chodzi, i jest to osoba, o której mam ogromne zaufanie i no po prostu nie boję się. Wiem, że to będzie najlepsza dla nich opcja. Jest to tak ciężka decyzja. Jest to tak generalnie ciężkie dla mnie. Wyobraźcie to sobie. I wiem, że to pewnie wiecie. Rozumiecie to, ale i wydaje mi się, że właśnie jest to jedyna słuszna decyzja po prostu. Jedyna słuszna opcja w tym wszystkim. I to będzie jedyna opcja, która będzie dla nich dobra. No i oczywiście będzie to wyglądało tak po prostu, że Magda się będzie nimi opiekowała i przez ten czas, powiedziałam już, na ile jedziemy? Na rok. Znaczy no na rok, no tam 11 miesięcy, zobaczymy jak to po prostu wyjdzie czasowo. Teraz, kiedy jedziemy? No to jest oczywiście zależne od tej sytuacji obecnej na świecie, ale jest też to zależne, słuchajcie, od tego, że my normalnie będziemy tam chodziły do szkoły. No to jest kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. Szkoła. O matko. O matko, rozumiecie to? Przecież ja tam umrę. Ja tam po prostu umrę. Ja nie umiem angielskiego. I ja tam będę miała wbić do tej szkoły. Ja umiem na takim poziomie totalnie podstawowym. Nie, czy to jest poziom podstawowy. Gorszy chyba niż poziom podstawowy. Wbić tam do tej szkoły, rozumiecie to? Rozumiecie to? Do szkoły amerykańskiej. Znaczy tak. Tam się każda szkoła rządzi swoimi prawami, ponieważ każda szkoła ma nawet jakby no inaczej zaplanowane rozpoczęcie roku. U nas jest to zawsze ten sam dzień dla całej Polski. U nich każda szkoła ma inaczej. Jedna nawet ma miesiąc później od drugiej. Kumacie, zupełnie inaczej. Więc kwestia też tego, że musimy na początku wiedzieć, gdzie będziemy mieszkać, wybrać tą szkołę i na podstawie tego, kiedy zaczyna się ta szkoła, pojechać tam. Bo chodzi o to, jakby dla taty to nie ma dużego znaczenia, kiedy on tam pojedzie, bo on po prostu, jeżeli będzie tam ten czas, to dla niego to nie ma dużego znaczenia. Dla nas jest to duże znaczenie, bo no, jeżeli trafimy do szkoły w połowie roku, no to będzie to już dosyć słabe, bo będziemy musiały nadrabiać i w ogóle. No tak, no jednak i tak będzie to dla nas bardzo ciężkie, bo głównie wydaje mi się, że ten język jest przeszkodą, bo no wyobraźcie to sobie, wyobraźcie to po prostu sobie. Jedziecie i kurde, historia na przykład, no tam jest historia obowiązkowa. Historia. Nie dość, znaczy dla mnie to dużej różnicy nie ma, bo ja rozumiem historię tak samo po polsku, jak i po angielsku, czy bym to po chińsku miała i tak samo to rozumiem, czyli zero, ale jakbym chciała się już czegoś nauczyć z tego, chciałabym, nie wiem, przygotować się do jakiegoś sprawdzianu czegoś, no to przecież po angielsku, ja, wiecie, dla mnie problemem byłoby się nauczenie tego po polsku, a jeszcze nauczyć się jakby tych słówek po angielsku. Ja nawet nie wiem, jaki ja bym miała przyjąć typ nauki tego, bo, no tak jak mówię, ja na początku musiałam się nauczyć rozumieć tego, co tam jest napisane, a dopiero nauczyć się tego na pamięć, żeby przelać to później na sprawdzianie. Dla mnie to jest po prostu jakieś chore. Ja nie wyobrażam sobie tego zupełnie. I wiem, że są szkoły dla obcokrajowców, są szkoły polskie nawet. Ale nie o to też chodzi. My chciałybyśmy z tego wyciągnąć, i o to chodzi. Jedziemy tam po to, żeby z tego wyciągnąć jak najwięcej języka. Poznać tamtejsze obyczaje, wydaje mi się, że przeżyć taką przygodę. Ja jadę z tym nastawieniem tam.
Ja wam też mówiłam, że nie wiadomo, jak będzie wyglądała moja edukacja przyszła, no nie? Mówiłam wam o tym. I właśnie chociażby z tego względu, znaczy głównie z tego względu, nie wiem, czy zaliczą mi ten rok i najprawdopodobniej nam nie zaliczą tamtego roku w Stanach i będę musiała z powrotem jakby ten rok powtórzyć, no jakby w Polsce, wiecie, zrobić jeszcze raz. Czyli ja teraz chodzę do drugiej klasy liceum, po wakacjach bym szła do trzeciej, czyli do maturalnej. No i tam jakby będę ten trzeci rok. I teoretycznie, gdyby mi zaliczyli, to ja po powrocie ze Stanów mogłabym pisać maturę. Co prawda w tym drugim terminie, bo my byśmy wrócili jakoś czerwiec, lipiec. Na pewno nie kwiecień, bo w kwietniu się chyba pisze maturę. Tak? Chyba tak. No to na pewno byśmy nie wrócili na maturę. Ale jest zawsze ten jeszcze ten drugi termin chyba w sierpniu, czy jakoś tak. Więc jakbym chciała, to bym mogła ewentualnie tak napisać. Ale mogliby mi w ogóle nie zaliczyć tego roku. I ja się dowiadywałam, że najprawdopodobniej mi go nie zaliczą. Będę musiała wrócić z powrotem do trzeciej klasy. Czyli będę jakby jeden rok w szkole średniej więcej. Ale to jest co innego. To nie jest to samo. Dla mnie wiadomo, że to jest masakra, że będę musiała łazić więcej rok do szkoły polskiej. Ale to nie jest tak, że ja będę chodziła więcej lat w szkole polskiej. Nie, bo ja ten jeden rok spędzę w szkole amerykańskiej, więc tyle samo lat mi zostanie w szkole polskiej. Wiecie, o co chodzi. Po prostu to będzie trochę zaburzone, ale jest to warte. Wydaje mi się, że jest to tego warte. Jest to takie duże doświadczenie, jest to ogromne doświadczenie, ogromna przygoda. Jeżeli ja będę wiedziała od początku, że mi nie zaliczą tego roku, od początku na 100% będę wiedziała, to ja będę mogła być tak wywalone na oceny tam i tak dalej. Ja po prostu będę chciała tam język, znajomości, bo wydaje mi się, że to jest fajne, żeby poznać tam ludzi. I właśnie jako taką przygodę, po prostu jako przygodę to wszystko potraktować. I to wydaje mi się, że będzie takie fajne podejście do tego. Wow, to będzie po prostu podejście. Ale nie wiadomo, bo może być też tak, że jeżeli ja będę miała świadectwo stamtąd i oni stwierdzą, dobra, ten masz przedmiot zaliczony, taką podstawę programową, ten masz zaliczony, to my możemy Ci dopasować w Polsce indywidualny tok nauki na podstawie tego, co już zrobiłaś, a czego Ci jeszcze brakuje. I wtedy po prostu bym musiała indywidualny tok mieć i pozaliczać te rzeczy w Polsce. I to mogłoby być lepsze, dlatego że po prostu nie musiałabym dwa razy powtarzać tego i wydaje mi się, że to by było fajne rozwiązanie, ale też nie każda szkoła, no inaczej ja bym, no wtedy pewnie bym musiała wrócić do mojej szkoły, ale powiem Wam szczerze, że gdybym miała iść na jeszcze raz ten rok, to zastanawiałabym się grubo, czym wróciła do mojej szkoły. Wydaje mi się, że nie miałoby to sensu, zważywszy na to, co ja chcę robić później. Chyba nie miałoby to sensu się tak męczyć kolejny rok, bo dla mnie będzie to po prostu męczarnia. Kolejny rok po prostu męczarni psychicznej i ile ja już straciłam psychicznie w tej szkole, to ile jeszcze stracę przez kolejny rok? No dużo strasznie. Nie wiem, czy jest to tego warte po prostu. Więc bardzo bym się też zastanowiła. Teraz nawet ciężko jest to by dogadać, a to już będzie naprawdę niedługo, jeżeli by to wszystko wyszło czasowo, tak jak ma wyjść. Więc ustalić to też z dyrekcją czy coś, no ciężko, ciężko. Dlatego jest to wszystko takie pod znakiem zapytania w dalszym ciągu. Więc jak widzicie, zmieni to strasznie dużo. I szkołę Wam powiedziałam, powiedziałam Wam, jak to będzie mniej więcej wyglądało. I w ogóle, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ja tam będę starała się iść na takie przedmioty, takie wybrać. Bo tam jest tak, że chyba cztery macie, w każdej szkole jest inaczej. Więc to też nie wiem w sumie, jak będzie w mojej szkole. Ale jest też tak, że te kilka przedmiotów macie już obowiązkowo narzuconych i możecie wybrać resztę, dobrać sobie. I ja bym chciała wtedy dobrać takie przedmioty, które jakby nie będą wymagały ode mnie dużo języka. Ja chcę pisać maturę z matematyki, więc fajnie by było, gdybym, może ta matematyka będzie na innym poziomie, będzie troszeczkę pewnie słabszym, ale niemniej jednak zawsze coś da. Więc na pewno będę chciała pójść w matmę i w coś, gdzieś nie potrzeba języka. Matko, a co jak ja bym na WF poszła jakiś? Tam nie ma czegoś takiego jak ogólnie WF, tylko się wybiera już daną kategorię, jeżeli chcemy sobie przedmioty tak wybierać. No ale mogłabym pójść na coś bardziej wtedy sportowego, żeby po prostu tego języka tam za dużo nie było dla mnie taką aż barierą. Będzie wiadomo w niektórych przedmiotach, to jest oczywiste. Angielski, omawianie jakiejś literatury, rozumiecie to? Interpretacja dzieł po angielsku, jak ja po polsku tego nie umiem. No, to będzie po prostu strasznie ciężkie. To będzie no masakrycznie ciężkie dla mnie. Zresztą dla moich sióstr tak samo, no bo my jakby podobnie ten angielski ogarniamy. Właściwie to nie ogarniamy. Więc wiecie, na tej zasadzie. Więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Ja wiem, że jest tam lekcja, słuchajcie, jest coś takiego, że nie wiem, jak to się nazywa, ale że gotujecie. Jest przedmiot, gdzie gotujecie. Przynosicie składniki z domu i jest taka sala do gotowania i gotujecie. Więc ja, słuchajcie, jak ja bym to wybrała, że ja bym była, o nie, no nie, ja bym była w raju. Rozumiecie, ja bym sobie mogła przyrządzać jakieś naleśniczki, coś, o ja. Każda szkoła ma inaczej, ale są też różne szkoły pod względem
wielkości, właśnie przedmiotów, budynków i w ogóle, więc też ciężko powiedzieć, że każda szkoła będzie wyglądała tak samo jak w filmach. Ja to jeszcze zobaczymy, stwierdzę to, zobaczymy. Co do języka, w Ameryce właśnie też z tego, co mi tata mówi, no tam na luzie podchodzą. Zresztą no ja to wiem, tak? Widzę to po prostu, jak to wygląda u nich i oni podchodzą bardzo na luzie do języka, więc to, że ja będę popełniała jakieś błędy, to na luzie. Tylko wiecie, jaki mam problem z angielskim? Że ja mam bardzo mały zasób słów, słownictwa. To jest mój główny problem, jeśli chodzi o język angielski. No i po prostu w tym będę miała największy problem, że ja mam strasznie mały zasób słów. Ja gramatycznie nawet wiem, jak powiedzieć, a nawet jak nie będę wiedziała, to w Ameryce, tak jak mówię, nikt na to nie zwróci uwagi. Natomiast słownictwo. To jest mój największy problem, mam po prostu bardzo mały zasób słów. Jeśli chodzi o szkoły, to też jest w Ameryce tak, szczególnie w Kalifornii. No w Kalifornia to jest stan, gdzie no wszyscy przyjeżdżają i jest straszna mieszanka kulturowa. Dlatego w Kalifornii też nie będzie takie dziwne, że no są jakieś inne osoby z innego kraju. I tam tata mi nawet mówił, że chyba około 20% w szkole stanowią osoby właśnie z innych krajów. Więc to nie będzie dziwne. To nie będzie dziwne, no ale dla mnie to będzie dziwne. Szczególnie też, że wiecie, często te osoby mówią po angielsku, bo na przykład przyjeżdżają chociażby z Anglii, tak? Przykładowo. Więc dla nich to nie jest problem, ale takie, które nie gadają po angielsku, no to już się zmniejsza trochę ten procent. I możliwe, że są na przykład w niektórych szkołach jakieś klasy takie dla takich osób. Nie wiem, ja tego nie wiem, ale no zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. No bo porównajcie sobie do nas. Ja na przykład w szkole nie mam takiej w ogóle chyba osoby, może jedną, która tak mówi słabiej trochę po polsku i rzeczywiście skądś tam przyjechała, no to ile to jest? 1%, 1%, nawet nie jest 1%, bo w szkole przecież jest więcej osób niż 100, więc to jest pewnie jakieś tam, no poniżej 1%, tak? A tam 20%, szczególnie, że tam tych osób jest zawsze więcej w szkołach niż u nas, no to rzeczywiście jest to bardzo dużo tych osób, więc no tym się jakoś też nie przejmuję. No tak jak mówię, Amerykanie są bardzo wyluzowani pod takim względem, więc tego też się jakoś nie obawiam. Ale no, stres to będzie ogromny. Tak, więc chciałam Wam jeszcze powiedzieć o YouTubie. Mówiłam, że to bardzo zmieni na YouTubie, tak? Mówiłam, że ta sytuacja... Jakieś koguty w tle. Mówiłam, że ta sytuacja zmieni bardzo dużo właśnie tej na YouTubie. Króliki. No nie będzie królików. Oczywiście to nie będzie tak, że ja nie będę nagrywała, bo ja myślę, że dalej będę chciała nagrywać jakieś takie filmy, na przykład merytoryczne. Przecież do tego królików fizycznie nie potrzebuję ani chomików, ani innych zwierzaków. Ja mogę usiąść i Wam opowiedzieć o jakimś temacie, tak jak to robiłam ostatnio. Więc wydaje mi się, że to się nie zmieni. Zawsze bardzo chętnie te tematy będę poruszała, bo w końcu, no, od tego zaczęłam. Na pewno to też nie będzie tak, że na stałe. To będzie jakby taka przerwa roczna. Wiecie, rok w tym wszystkim to nie jest dużo. Umówmy się. Jeżeli ja będę dalej planowała nagrywać na YouTubie, to ten rok to minie tak szybko. A może właśnie będzie bardzo fajnym rokiem tutaj na YouTubie też. Dlatego, że mało jest osób, które nagrywają z Polski i mogą Wam pokazywać takie rzeczy, jak to wygląda tam. Bo będziecie mogli się ode mnie wtedy dowiedzieć na pewno, jak wygląda tam życie. Szkoła. No właśnie to, jak tam sobie generalnie radzę. Myślę, że to będzie takie bardzo wartościowe i to będzie bardzo takie właśnie rzadkie i fajne coś takiego. No będzie po prostu zmiana. Będzie po prostu duża zmiana, ale jakby ja dalej będę tutaj i na pewno nie ucieknę stąd w żaden sposób. Wręcz tych tematów się zrobi o wiele, wiele więcej do nagrywania. No słuchajcie, pomyślcie o tym, to będzie coś, no to będzie po prostu coś, będę Wam mogła pokazywać takie rzeczy, których no w ogóle nie sądziłabym, że kiedykolwiek będę mogła i no myślę, że z czegoś po prostu fajnego, nowego się będzie można dowiedzieć, poobserwować i po prostu przeżyć ze mną to. Myślę, że to może być takie fajne, wartościowe. A wszystko też na pewno wróci po roku, tak, ale też nawet wróci, ale nawet będzie właśnie takie jeszcze pełniejsze, wydaje mi się, więc to może być super, to może być fajne. I no, dużo jest minusów, jak widzicie, jest bardzo dużo minusów, ale jest też dużo plusów, które, jest to szansa po prostu, która wydaje mi się, że nigdy mogłaby się już nie powtórzyć. Dlatego dla mnie szkoda po prostu, że to nie wyszło, nie wiem, to wszystko ze 2 lata później, bo ja bym sobie skończyła szkołę, nie miałabym problemu ze szkołą i bym mogła tam wtedy tak na luzie też bardziej to wszystko ogarnąć, ale niemniej jednak uważam, że kurczę, taka szansa się już nigdy pewnie nie powtórzy, więc no po prostu
No tak. To jest to, co chciałam powiedzieć. Ogólnie cieszę się, mogę powiedzieć, że się cieszę, ale no jak widzicie, jest dużo rzeczy, które są bardzo ciężkie do zaakceptowania, ciężkie do zmiany. Wyobraźcie też sobie to, że ja muszę, znaczy my ogólnie musimy całe swoje życie tam przenieść. I wyobraźcie tak sobie, wyjeżdżamy z pokoju naszego na przykład i no ja muszę zabrać wszystko, co, no ja najchętniej bym po prostu cały pokój spakowała do samolotu i bym go zabrała i go tam przyniosła. Bo ja nie wyobrażam sobie tak trochę teraz, szczególnie, że ja jestem jakaś rąbnięta i zmienić tak całe swoje otoczenie, życie. I, a właśnie, dlaczego dla mnie nie ma znaczenia to, czy będziemy mieszkać w małym mieszkaniu, czy w dużym domu? Nie ma to dla mnie znaczenia, jeżeli jadę bez królików, bo z królikami to ja już bym miała jakieś tam, wiecie, takie wewnętrzne wymagania, że kurczę, no musi to być, nie wiem, większy pokój, który ma to, tamto, wiecie, no z królikami jest inaczej. A tak, to dla mnie to nie ma znaczenia, zwłaszcza, że mieszkamy na co dzień w domu dużym i mieszkaliśmy kiedyś w bloku, ale tak pomieszkać przez jakiś czas to nie byłby dla mnie duży problem, bo ja to nawet lubię mieszkanka, są takie fajne, przytulne. Oczywiście w domach jest więcej możliwości i to bardzo też tak szanuję, ale nie byłby to dla mnie jakiś taki duży problem. No, pewnie jesteście w szoku, pewnie jesteście w ogromnym szoku, tak samo jak i ja. No właśnie, też jest śmieszne to, że będziemy musieli zabrać tak mało rzeczy. Nie, pewnie jakąś jedną walizkę. Są jak jechaliśmy do Senegalu na 2 tygodnie i tylko w bagaż podręczny. No ale tutaj to jest, jedziemy na rok i pewnie będzie jedna walizeczka. Wiecie co, tam jest ciepło, będziemy jechali tam jak będzie ciepło, więc to też nie jest tak na szczęście, że musimy zabierać jakieś zimowe rzeczy. Tylko wystarczy, że weźmiemy trochę ubrań takich lekkich i tam się kupi te rzeczy, bo tam, no, lepiej tak niż, wiecie, płacić za jakieś nie wiadomo jakie na bagaże, lepiej po prostu te rzeczy tam kupić i tyle. Jakieś takie podstawowe, bo nie sposób zabrać wszystko, co potrzebne do życia codziennego. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Miałam tyle rzeczy do powiedzenia i wszystko mi wyleciało jeszcze z głowy. No tam generalnie też trzeba będzie się przyzwyczaić do tego, że to wszystko będzie inaczej. No jeśli chodzi oczywiście o czas, kontakt z Polską, tak? My tutaj zostawiamy rodzinę całą, no bo my nie mamy rodziny poza Polską generalnie, takiej najbliższej. Tą najbliższą rodzinę mamy całą w Polsce, więc to też jest takie, no... To jest też takie słabe w tym wszystkim. No ale... To nie jest tak, że my tam jedziemy na stałe i to każdy wie. I to jest też fajna opcja właśnie dla rodziny, dla osób, które nie były na przykład w Stanach, żeby przyjechać do nas, mają miejscówkę, gdzie mogą się zatrzymać i po prostu wychodzi to fajnie. I przy okazji my się też spotykamy, widzimy się, bo pewnie, no pewnie ze wszystkimi zobaczymy się góra raz podczas tego całego wyjazdu. To jest no bardzo mało, bo z rodziną raczej się często widujemy. No ale jest to właśnie też taka fajna możliwość dla tych osób. Czy dla jakichś znajomych, jak ktoś będzie chciał przyjechać. Jest to po prostu fajna możliwość i tyle. I to jest fajne. My też zobaczymy bardzo dużo. My też zobaczymy... No generalnie to jest doświadczenie po prostu, którego nie da się tak jakby... Nie wiem, później powtórzyć też, wydaje mi się, bo... No właśnie, jeszcze co Wam chciałam powiedzieć o szkole. Teraz mi się przypomniało, że ja będę szła chyba do ludzi o rok młodszych, bo generalnie w moim wieku, jak ja tam przyjadę, no to ludzie już kończą szkołę, bo oni tam kończą jakby rok wcześniej i idą na studia takie. Więc to jest tak, że ja będę chyba chodziła o rok z młodszymi, nie wiem, coś takiego. No ale jeżeli później miała wrócić do szkoły polskiej i też łazić kolejny rok, no też będę chodziła z młodszymi. Więc mi to dużej różnicy nie zrobi. No ale tak Wam tylko mówię, bo to pewnie tak będzie jakoś. O matko, cieszę się, że już Wam to powiedziałam, bo też bardzo dużo planów w tym momencie od tego zależy. Zawsze było takie A i B. Pojedziemy albo nie pojedziemy, to się stanie to, albo się stanie to. I to były takie, wiecie, przemyślenia, tak samo z tą moją na przykład 18. No, ale jak pojedziemy, to no może zrobię, ale zrobię wcześniej. A jeżeli nie pojedziemy, to zrobię. I zrobię normalnie. Albo w ogóle nie zrobię. Wiecie, no to są takie różne rzeczy, które po prostu są do przemyślenia i ta Ameryka, ten wyjazd do Ameryki jest bardzo taki, no, jak on był jeszcze niepewny, to bardzo te plany tak stawiał właśnie A i B. I ja też tak samo Wam mówiłam, że być może zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, być może to, a być może nie to. I teraz już mogę Wam powiedzieć i już jest coraz bliżej tego, dlatego te wszystkie plany są takie coraz bardziej realne i też głupio mi tak było cały czas Wam mówić, no wiecie, jest taka sytuacja i nie wiadomo. I Wy już też teorie były, kurde, jakieś, że ciąża i tak dalej, więc już o tym Wam zresztą mówiłam, ale słuchajcie, ja na grupach na Facebooku, jak ktoś jest, pytałam o to, pytałam o
przewóz królików do San Francisco, o weterynarzy tam, więc ja wiem, że niektóre osoby to widziały i wiem, że niektóre osoby po prostu się domyśliły, bo to nie ciężko się domyślić, bo ja tam jasno pisałam o tym. No ale na YouTubie jednak nie mówiłam i większość osób w ogóle nie miała pojęcia, o co chodzi, a ja tak jak mówię, nie to, że chciałam robić jakieś napięcie, tylko po prostu nie chciałam zapeszać, bo nie chciałam wyjść też na jakąś nienormalną, która Wam mówi takie rzeczy, które są no po prostu ogromnymi plonami i ogromnymi zmianami, a później wychodzi na to, że tego nie ma i że mogłam Was okłamać czy coś. Nie, no po prostu każdy wie, jaka jest teraz sytuacja i myślę, że to jest normalne, że to się może przeciągnąć, czy przedłużyć ten cały wyjazd, czy wyjść normalnie i to nie wiadomo, nikt nie wie teraz, jak to wszystko będzie wyglądało tak naprawdę. Wow, po prostu ja nawet nie wiem, jak to mam nazwać. Ja nie wiem, jak ja mam o tym Wam teraz to jakby wszystko streścić. Nie, nie będę tego robiła. Po prostu powiedziałam wszystko. Dzięki za oglądanie. Sorry, że ten film był taki długi, ale po prostu... No tak długo czekałam, aż go nagram, tak długo czekałam, aż Wam to powiem. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.